Od 2 tygodni suwalskie schronisko dla zwierząt jest w rękach nowego operatora. Działalność wyłonionej niedawno firmy w oczach ratusza póki co nie budzi większych zastrzeżeń. No widać, można już powiedzieć, pierwsze pozytywne efekty działania nowego operatora na schronisku, chociażby fakt reaktywacji profilu na Facebooku, gdzie codziennie systematycznie są wrzucane nowe informacje, gdzie poprzednia informacja była ostatnia z roku 2017, więc widać, że tutaj o tą sferę mediów społecznościowych nowy wykonawca dba i to jest bardzo pozytywne. Sprawdziliśmy i okazało się, że od chwili przejęcia opieki nad zwierzakami do poniedziałkowego południa operator schroniska opublikował poza zmianą zdjęcia profilowego zaledwie 7 postów. Tak więc aż tak różowo nie jest. 2 posty dotyczą 2 nowo odłowionych psów, zaledwie 1 prezentuje psa do adopcji. Dowiedzieliśmy się również, że w planie firmy realizującej opiekę nad bezdomniakami jest dość szybkie uruchomienie strony internetowej. Mamy również sygnał o tym, że od 1 kwietnia zacznie funkcjonować jego strona internetowa, na której będzie można znaleźć kwestie związane z adopcją zwierząt, informacje dotyczące działalności schroniska i wolontariatu. Wolontariatu, który już de facto jest na terenie schroniska realizowany. Zostało to nawet udokumentowane, choć zaledwie 3 zdjęciami. Pod nimi przewijają się liczne pytania o planowany dostęp wolontariuszy do zwierząt, możliwość wyprowadzania psów na spacery i tutaj łyżka dziegciu. Pieski mają zapewniony kontakt z ludźmi, to mój priorytet, ale sam wybieram, z kim będę współpracował. Mam na myśli osoby, które są uczciwe i pozytywne, a nie te, które wylały mnóstwo hejtu na to schronisko. Pozdrawiam. Odpowiada przedsiębiorca prowadzący schronisko, który zdaje się zapominać, że wykonując zadanie publiczne, dostaje zapłatę z publicznych pieniędzy. Teraz pozostaje czekać na obiecaną stronę internetową, na której mają znaleźć się zasady realizacji wolontariatu. Czy cytowana przed chwilą deklaracja nowego operatora trafi do reguł wolontariatu? Zobaczymy.